Dzień dobry, kochani. Przychodzę do Was z filmem, który powstał w kontakcie z Wami. To znaczy, na Instagramie zapytałam Was o to, jakie Wy spotkaliście teorie w rozwoju duchowym, osobistym, które są krzywdzące, które nie trzymają się kupy. I część teorii, które przytoczę, będzie moja, a część będzie taka, którą Wy przytaczaliście, ale oczywiście z moją interpretacją i z moim komentarzem. Bardzo często, słuchajcie, my na skutek naszego trudnego dzieciństwa wiele prawd rozwoju duchowego chwytamy, ale interpretując je w krzywdzący dla siebie sposób. Nie wiem, czy pamiętacie taką zabawę ze szkoły średniej, kiedy interpretując jakiś wiersz czy jakąś literaturę, zadawało się pytanie, co autor mógł mieć na myśli. I ja, myśląc o tych teoriach niektórych i mówiąc tutaj o nich, też zadałam sobie takie pytanie, co autor mógł mieć na myśli. I tak sobie myślę, że właśnie wiele z tych teorii, wiele różnych takich praw rozwoju duchowego ma swoją dobrą część, ale potrafi również bardzo skrzywdzić, jeśli niewłaściwie to interpretujemy. A niestety w obecnych czasach jest bardzo wiele osób, które chcą wykorzystać pewne rzeczy, pewne teorie, manipulując nimi tak, żeby kontrolować, żeby zawstydzać, żeby tłumić pewne rzeczy, żeby stopować nas w różnych słowach czy działaniach. I warto przesiewać przez sito wszystko, co słyszymy i szukać w sobie, co to dla mnie znaczy, czy ja się z tym zgadzam, czy nie. Okej, ale do rzeczy, słuchajcie. Powiedzmy sobie o kilku takich teoriach, które naprawdę nie trzymają się kupy, a raczej o ich interpretacjach. I do każdej z nich będę mówiła właśnie o tym, co tam jest nie okej i jakie są ewentualne zagrożenia. I też będę mówiła o tej części, która może być prawdą. To, z czym myślę, że się ze mną zgodzicie, to to, jak bardzo na popularności zyskuje w ostatnich latach zasada lustra w duchowości. Czyli jeśli coś cię w życiu spotyka, to najwyraźniej masz w sobie coś do uzdrowienia. To jest w tobie coś, co przyciągnęło tego człowieka, tą okoliczność, tak, trudną, jakąś toksyczną, i to jest jakby twój problem, tak? Czyli w momencie, kiedy, nie wiem, mąż cię bije, no to teraz to znaczy, że to przyciągnęłaś, to znaczy, że ty coś robisz takiego, co sprawia, że on cię bije, albo jakaś ofiara w tobie chce być tak traktowana, robisz siebie ofiarę i w ogóle weź coś z tym zrób. Słuchajcie, zasada lustra niewłaściwie interpretowana doprowadziła do tego, że ofiary różnych zdarzeń boją się wręcz powiedzieć o swojej krzywdzie, boją się nazwać rzeczy po imieniu, bo boją się właśnie osądu, krytyki. I dochodzi do absurdu, że ofiara, zamiast otrzymać wsparcie otoczenia, to dostaje jeszcze kopniaki, bo to ona jest wszystkiemu winna. Bardzo często narcyzi wykorzystują tą zasadę lustra, mówiąc o tym, że wiesz co, gdybyś ty nie miał tego schematu, gdybyś ty nie miała tego problemu tam, to ja bym ciebie tak nie potraktował. Taka karma, tak? Albo sama sobie na to zasłużyłaś, sama to przyciągnęłaś jakoś, ty się na to zgadzałaś i tak dalej. Podczas gdy zasada lustra, właściwie interpretowana, mówi o tym, że to, co robi nam nasz oprawca, owszem, pokazuje nam jakieś nasze, tak, nieprzepracowane rzeczy, ale ich przepracowanie bardzo często polega na użyciu energii kata w zdrowy sposób. Czyli jeśli na przykład ktoś jest wobec mnie agresywny, to teraz nie znaczy, że ja mam jakiś nieprzepracowany schemat agresji i mam się godzić na to, tak? Albo mam usprawiedliwiać tego sprawcę. Tylko ja mam użyć jego energii agresji w zdrowy sposób. Na przykład stawiając granice i mówiąc, ej, hola, hola, ani razu więcej, tak robić nie będziesz. Więc on do mnie przychodzi z tą energią agresji, którą ja mam w sobie rozpoznać i użyć we właściwy sposób, na przykład stawiając granice, tak? Wyznaczając pewne ramy relacji. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jak się przepracujesz, jak się poukładasz, jak już wszystko w sobie uzdrowisz, to będziesz przyciągać tylko dobre rzeczy, to nie będziesz mieć problemu w relacjach. Nie, to jest bzdura, dlatego że wszystkie relacje i wszystkie rzeczy, które się dzieją na świecie, nie są zależne od nas, tak? To by było myślenie magiczne. To nie jest tak, że jeśli ja już się poukładam, to teraz już będzie tylko dobrze. Nie. Statystycznie rzecz biorąc, prędzej czy później spotkasz psychopatę, spotkasz narcyza, spotkasz osobę, która ma nieczyste intencje. I to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak.
Owszem, możesz rozpoznawać schematy, z powodu których ty nie możesz się obronić przed taką osobą, ale sam fakt, że ona się pojawiła w twoim życiu, nie oznacza, że coś z tobą jest nie okej. I poczuliście już, że zahaczam o kolejną pewną taką teorię, która jest krzywdząca. Mianowicie o taką wiarę w to, że jak ja już się poukładam, przerobię, jak ja już te wszystkie schematy rozpoznam, to ja już będę taka poukładana, przerobiona i już mnie nikt ani nic w moim życiu nie dotknie. Słuchajcie, stolec prawda. Dlatego, że dopóki żyjesz, to będziesz mieć kryzysy. Dopóki żyjesz, to będziesz mieć trudne wydarzenia. Możesz kogoś stracić, możesz mieć wypadek, możesz stracić pracę. Wiele rzeczy, które się dzieją wokół, nie są zależne wyłącznie od ciebie. To jest myślenie dziecka, tak? Że jeśli ja będę inna, jeśli ja się przepracuję, jeśli ja się poukładam, jeśli ja zasłużę, to świat już będzie taki, jak ma być. Nie, słuchajcie, całe te, bardzo dużo też w prawie przyciągania jest takiego magicznego myślenia. To nie jest tak. Chciałabym, żeby tak wiele zależało od tego, co myślimy i co mamy wewnątrz, ale nie, nie wszystko od tego zależy. I dopóki żyjesz, to będziesz mieć trudne sytuacje, to będziesz mieć kryzysy. To nad czym możesz pracować, to nad swoją reakcją na to. Czyli ta sama sytuacja, która 2 lata temu mogłaby cię wbić po prostu w ziemię i sprawić, że nie możesz ani ręką, ani nogą ruszyć, bo tak się źle z tego powodu czujesz. Dzisiaj poprzez to, że pracujesz z emocjami, poprzez to, że masz więcej przestrzeni na swoje emocje, uczucia, to, że wykształcasz też zdrowe reakcje, zdrowe sposoby postępowania w trudnych sytuacjach, dbania o siebie, to może być tak, że ty teraz w tej sytuacji, podobnie trudnej, zareagujesz krótką refleksją, tak, że to jest trudne, pozwolisz sobie też na te trudne emocje, pobędziesz z tym, ale to ciebie już tak nie zniszczy jak kiedyś. Więc jakby zmienia się twoja reakcja poprzez twoją pracę wewnętrzną, zmienia się twój sposób odbioru. Natomiast nie zmieni się to, że trudne sytuacje będą się pojawiać. One będą, dopóki żyjemy. Kolejny duży temat, cały temat związany z wybaczeniem. I nieważne, czy to idzie z tej przestrzeni duchowej, że teraz masz wybaczyć dla siebie, czy to idzie z tej przestrzeni religijnej, że masz wybaczyć, bo jak nie wybaczysz, to jest jakiś grzech. Słuchajcie, nie da się tak. To nie jest tak, że wybaczenie to jest twoja decyzja i nagle stwierdzasz, okej, to ja decyduję się wybaczyć, od jutra jestem po przebaczeniu. Nie, wybaczenie to jest bardzo głęboki proces, który ma wiele etapów i dla mnie wybaczenie jest efektem ubocznym przeżytej żałoby. A żałoba ma w sobie i gniew, i zaprzeczenie, i targowanie się, i moment oskarżania, tak, kogoś za coś, co nam zrobił. I pozwolenie sobie na ten cały proces, na wszystkie emocje, na wszystkie kroki po kolei, plus otwarcie się też, tak, na takie, na żal, na takie puszczenie, że to przeszło, na takie umiejscowienie tego wszystkiego w przeszłości, być może zaowocuje z czasem wybaczeniem. Ale to jest proces, to jest coś, czego możemy doświadczyć, ale to nie jest coś, o czym możemy sobie od tak zdecydować. Natomiast takie nawoływanie do wybaczenia, taka presja wybaczenia może być naprawdę bardzo krzywdząca, dlatego że osoba, która została skrzywdzona, nie dość, że się zmaga ze swoją krzywdą, plus przeżywa bardzo dużo trudnych emocji, gniewu, złości, adekwatnych emocji po krzywdzie, to jeszcze czuje się źle z tym, że to czuje. Czuje się źle z tym, że nie wybacza. I słyszy, wybacz, zostaw to, odpuść już. Ktoś miał prawo tak zrobić, miał swoje powody. On też był pokrzywdzony i tak dalej, i tak dalej. Nie, kochani, my potrzebujemy w tym momencie, w którym jesteśmy, uznania tego, co czujemy w tym momencie. I wybaczenie, tak? Czemu komuś wybaczamy? Potrzebujemy wybaczyć, bo ktoś nas skrzywdził. Ale zanim dojdziemy do tego momentu wybaczenia, to trzeba uznać tą krzywdę, to trzeba pozwolić sobie na wszystkie emocje związane z tą krzywdą, plus otworzyć się na temat przebaczenia i być może on kiedyś przyjdzie. Natomiast nie jest tak, że musisz wybaczyć, żeby mieć szczęśliwe życie. To, co cię zatruwa od środka, to nie to, że nie wybaczyłeś, tylko te wszystkie emocje związane z oprawcą. Ten cały gniew, ten cały żal, ta cała złość na tą osobę, która kiedyś cię skrzywdziła. Jak sobie na to pozwolisz, odpowiednio długą ilość czasu, bo to jest indywidualne, to przyjdzie być może to wybaczenie, ale tylko w tej kolejności. Słuchajcie, o wybaczeniu jest cały film mój na YouTubie.
Jak macie ochotę o tym posłuchać i rozwinąć ten temat, to zapraszam. Ja podlinkuję różne inne filmy, bo te rzeczy, o których mówię, już gdzieś tam kiedyś były przeze mnie poruszane, więc w opisie filmu macie linki do innych filmów z tym związanych. Kochani, kolejna taka krzywdząca interpretacja to jest to, że jak dotrzemy do źródła problemu, to schemat odpada, to temat jest rozwiązany. Czyli musimy grzebać, aż znajdziemy ten moment początkowy, wtedy wszystko się uzdrawia i wtedy nie mamy problemu. Słuchajcie, to jest teoria, to jest podejście, które jest wykorzystywane przez wiele osób, no które, sorry, ale trochę naciągają, tak? I mówią, że ej, to źródło to jest dalej niż twoje dzieciństwo, to źródło to jest w poprzednich wcieleniach na przykład, tak? Albo to źródło to jest jakieś, to są jakieś karmiczne zobowiązania i karmiczne kody i w ogóle tam zawędrujmy aż, nie? Okej, można się w to bawić, można w to iść, ale zobaczcie, nawet jak tam dojdziesz i znajdziesz to źródło, tak? Bo jakby to jest, tu jest presja, że mamy znaleźć to źródło, to nie zmienia tego, że to jest tylko pewien etap całego procesu, to jest rozpoznanie, to jest znalezienie źródła. Później z tym trzeba pobyć, później trzeba uwolnić emocje, które się z tym wiążą, a później znaleźć nowy schemat, tak? Czyli to, co uwolniłeś, już nie funkcjonuje w twoim życiu, więc jak funkcjonować w nowy sposób? Więc nie wystarczy, że ja rozpoznam, skąd ja to mam, że ja się zorientuję, skąd jakiś mój ograniczający schemat i mój problem życiowy, ale ja muszę uwolnić wszystkie emocje z tym związane, ja muszę przegadać to też na świadomym poziomie, muszę pozwolić mojemu ciału na uwolnienie tego wszystkiego, tych schematów, ale ja też się muszę nauczyć żyć bez tego schematu, w nowy, zdrowy sposób. To dlatego, słuchajcie, stworzyłam na przykład kurs samoopieki, tak? Bo nie wystarczy, że my porozpoznajemy w naszym dzieciństwie, bo uzdrawiamy nasze dziecko wewnętrzne, ale jak uzdrawiamy, jak odpadają nam stare schematy, to jest taki moment zagubienia, no to jak nie po staremu, to jak? Skoro ja budowałam na przykład bliskość z drugim człowiekiem na mechanizmach obronnych i na trudnych rzeczach, a teraz już tego nie robię, no to ja nie mam bliskości z drugim człowiekiem. Więc jak się tego nauczyć? Więc musimy oprócz rozpoznawania uczyć się też dbać o siebie. Musimy uczyć się funkcjonowania w nowy, zdrowy sposób. I to jest proces, i to zajmuje czas, i nie ma jednej drogi na to. Jest na to mnóstwo, całe tysiące różnych dróg. I tylko ty decydujesz o tym, jaka będzie twoja. Więc samo dojście do źródła nie rozwiązuje całego problemu. To jest bardzo ważne, ale to nie jest wszystko. I tak jak mówiłam przy innych teoriach, tu jest część prawdy, bo to często jest pierwszy krok, bardzo ważny krok. Tak? My musimy zrozumieć, skąd to jest, kiedy to się zaczęło, skąd to się wzięło, ale to jest tylko część procesu i samo to nie wystarczy. Natomiast są też sposoby i są też metody takie, które pomagają nam zmienić pewne nasze trudne, tak, ograniczające nas zachowania, jakieś nawyki, bez dotarcia do źródła, tak, bo często nie możemy dotrzeć do tego źródła. Więc to nie jest tak, że tylko ta jedna metoda jest słuszna i uważajcie, jak daleko, w ogóle ile jesteście w stanie czasu, pieniędzy, energii poświęcić na to, żeby tam dojść do jakiegoś źródła, a to źródło zawsze może być jeszcze głębsze, podczas gdy to nie jest warunek. To jest jedna z części składowych całego procesu zdrowienia. A teraz chcę się odnieść do jednego bardzo znanego prawa duchowego i nakazu religijnego, który został poruszony przez jedną z Was na moim Instagramie, kiedy zadałam Wam to pytanie. Słuchajcie, to jest temat tego przekazania. Czcij, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. I wiele z Was uznało, że to jest krzywdzące, nie? I teraz znowu, idąc w tą stronę takiego, że gdzieś tam jest jakieś ziarno prawdy w tym, no ale to może być krzywdzące, no właśnie. Więc zobaczcie, krzywdzące może być interpretowanie tego jako kochaj bliźniego swego bardziej niż siebie samego, nie? I słuchajcie, my jako dzieci, przynajmniej ja tak miałam i jak rozmawiam z wami, to widzę, że wiele osób podobnie to interpretowało. My jako dzieci właśnie myślimy sobie, że ten nakaz, to zalecenie mówi, że ten bliźni jest ważniejszy niż ja, nie? Że ja go mam bardziej, że ja mam mu więcej, że jego potrzeby mają być przed moimi, że on jest gdzieś tam jakoś lepszy, ważniejszy ode mnie. Podczas gdy tak sobie myślę, że to jest piękne w ogóle przesłanie i wezwanie do samoopieki, bo tam jest kochaj drugą osobę tak jak siebie.
kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ani mniej, ani więcej. Co to znaczy? Że ja Cię będę kochać tak, jak siebie kocham. Ani mniej, ani więcej. Więc czytaj, mam siebie kochać z całego serca. Mam dla siebie być jak najlepsza. Mam sobie dawać wszystko, co najlepsze, bo to sprawia, że Ciebie tak samo. Nie? Ani mniej, ani więcej. Będę kochać Ciebie tak samo jak siebie. To znaczy, że im bardziej siebie ukocham, tym bardziej będę w stanie kochać Ciebie. Dla mnie to jest o tym. Dla mnie to jest piękne wyzwanie do samoopieki właśnie. Natomiast bardzo często to jest używane przez wiele osób do tego, żeby właśnie gdzieś nas zepchnąć, powiedzieć zapomnij o sobie, myśl o kimś innym. Nasi rodzice często tak używali tego w dzieciństwie właśnie po to, żeby powiedzieć nie bądź egoistą, nie myśl o sobie, myśl o innych. Nie? Nie dając nam tak naprawdę prawa zadbania o siebie, pomyślenia o sobie w pierwszej kolejności. Więc to było wypaczone, więc interpretacja tego była niekorzystna. Natomiast mam takie poczucie, że samo to jest piękne prawo duchowe, które mówi będę kochać Ciebie tak jak siebie. Więc ej, no muszę kochać siebie, wtedy będę bardziej kochać Ciebie. Okej, okay. Jest takie przekonanie, słuchajcie, że jeśli jesteśmy w tym rozwoju, tak, jeśli jesteśmy osobami pracującymi ze sobą, rozwijającymi się, uduchowionymi i tak dalej, no to teraz nasze życie i nasze relacje będą rozkwitać, tak? Będzie wszystko tak pięknie, na wszystkich płaszczyznach będziemy poukładani i tak dalej. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. To nie jest tak. To, że sami jesteśmy w procesie, jakby nie zwalnia nas z trudności tego życia i z trudności budowania relacji, budowania nowych, zdrowych, dobrych wzorców. To nie jest już takie łatwe. I paradoksalnie wiele osób, które się duchowo rozwija, ma więcej problemów w relacjach, ma więcej różnych trudności w porozumieniu z innymi ludźmi. Dlaczego? Właśnie dlatego, że czują dużo, że są empatami, że bardzo dużo widzą i potrafią nazwać mechanizmów, toksycznych różnych sposobów działania, jakby widzą i czują więcej, potrzebują też więcej, jakby mają wyższe, większe oczekiwania, tak? Bo skoro ja jestem w stanie rozpoznać tak dużo toksycznych schematów i ja ich nie chcę w swoim życiu, to ja szybciej nazwę pewne rzeczy, które się dzieją w relacjach, tak? I to się ma prawo nie podobać tym osobom, które o tym słyszą i one mają prawo nie chcieć ze mną iść w tą głębię, tak? Nie jest wcale łatwo znaleźć osoby, które będą z tobą na tym samym poziomie, tak? Jakby rezonować i na tym samym poziomie odczuwać to, co się dzieje między wami. Więc mam takie poczucie, że właśnie osoby, które gdzieś tak głęboko są w tym rozwoju, one mogą wyraźniej widzieć to, co się dzieje w relacjach i w związku z tym przeżywać, doświadczać więcej, a to sprawia, że te relacje są trudne. Jest też ważne pamiętanie o tym, że relacje tworzą dwie osoby. Ja i ty. I ja mam wpływ na to, co ja wnoszę do naszej relacji. I zupełnie nie mam wpływu na to, co jest z twojej strony. Więc takie, wiecie, też myślenie o tym, że ja jestem odpowiedzialna za całą relację i za cały związek, jest krzywdzącym myśleniem, dlatego że zawsze po drugiej stronie jest inna osoba, żywy człowiek, który sam o sobie decyduje i my po prostu nie mamy wpływu na wszystko, choćbyśmy chcieli. Ale jeśli nam się wydaje, że coś jest naszą winą, albo że jeśli ta relacja nie wyszła, bo ja coś, tak, ja w pełni coś, bo wszystko było po mojej stronie, to jest magiczne myślenie dziecka, to jest pewien mechanizm obronny, który chroni nas przed bólem, często przed bólem odrzucenia właśnie, często przed bólem niezrozumienia, tak, z drugiej strony. I choćbyś nie wiem, jak był poukładany, to one nie zależą tylko od ciebie. To zawsze są jeszcze inne osoby. I tu jest tak wiele różnych czynników, na które nie mamy wpływu, że po prostu to ma prawo być trudne. Kochani, bardzo krzywdzące przekonanie, które sama ja stosowałam w swoim życiu wobec siebie i też myśląc o innych osobach, to takie, że jakby dostajemy takie wyzwania i takie problemy, które jesteśmy w stanie unieść i że to cierpienie uszlachetnia. Słuchajcie, nie zgadzam się z tym. Głęboko się z tym nie zgadzam. Znam wiele osób, które otrzymało takie trudności i takie doświadczenie, które nie było do uniesienia,
którego one, i wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie unieść. Są rzeczy, są krzywdy, są doświadczenia, które nie powinny były się wydarzyć, które nie miały prawa się wydarzyć, a mimo wszystko się wydarzyły. I to jest bardzo trudne i to jest bardzo bolesne. Natomiast takie mówienie o sobie, że ona dostała to, co jest w stanie unieść, to jest często efekt takiego braku zgody na jej krzywdę. To jest często jakby maskowanie naszej bezradności wobec krzywd życiowych i wobec cierpienia, jakiego doświadczamy. Tak sobie myślę, że warto sobie czasami pozwolić na taką bezradność i na takie poczucie, że kurczę, czasami naprawdę jest trudno, czasami naprawdę jest boleśnie, czasami naprawdę mam prawo nie mieć na to siły. I zobaczyć, jak mi z tym, pobyć z tym, pozwolić sobie na to, na taką właśnie bezsilność. Dlatego, że w takim mówieniu ty masz siłę, żeby to przejść, tak? Nie stałoby ci się to, gdyby nie to, że ty jesteś osobą, która da radę to udźwignąć, tak? To jest często takie wywoływanie presji, że ta osoba ma to udźwignąć, a ona ma prawo w tej chwili czuć, że nie da rady. Więc zobaczcie, też w tym jest trochę prawdy, tak? W sensie, że każdy z nas ma w sobie tę moc, żeby przezwyciężać trudności i żeby wyjść z trudnych jakichś sytuacji, ale ta moc, ona nie może być tak wyciągnięta na siłę właśnie presją, że ty teraz to musisz, bo ty masz siłę, inaczej to by ci się nie przydarzyło i że to cię uszlachetni. Że owszem, to jest po części prawda, ale ty naprawdę masz prawo czuć się przeciążona, przeciążony tym, co aktualnie przeżywasz i są doświadczenia, są trudności, których się nie da przeżyć. I słuchajcie, trauma, doświadczenie traumy jest czymś właśnie takim. Coś, czego doświadczyliśmy, było zbyt duże, było zbyt ciężkie, więc nas to straumatyzowało. I owszem, my możemy z tej traumy wychodzić, my możemy ją integrować, my możemy się scalać, ale to nie zmienia tego, że trauma jest właśnie doświadczeniem, które było zbyt trudne, żeby je przejść. I zobaczcie, jak wiele jest traumatyzowanych osób. Więc nie, cierpienie nie uszlachetnia. My możemy być szlachetni pomimo cierpienia. My możemy zrobić z tego cierpienia pewien nawóz dla nas, tak? Ale to jest proces, to jest głęboka transformacja, to jest pozwolenie sobie na przeżycie tego wszystkiego też, dopuszczenie tego do siebie, również tej myśli właśnie, że to było dla mnie zbyt wiele, że to było dla mnie zbyt dużo. Kochani, jest jeszcze taki temat, który też wy poruszaliście na moim Instagramie, o tym, że przyjmij matkę, tak, do serca. To są takie różne jakby nurty pracy z energią, które mówią o tym, że przyjmij matkę. Albo że o matce się źle nie mówi, tak? Że jakby przyjmij tych rodziców do serca. Dopóki tego nie zrobisz, to pewne tam aspekty twojego życia nie będą takie, jak trzeba. Tak? Że jak nie przyjmiesz ojca, to nie będziesz miał mieć finansów. Jak matki nie przyjmiesz, to coś tam i takie, wiecie. No całe to magiczne myślenie. No sorry, tak to nazywam. Ja tak sobie myślę, jak znam te prawa duchowe, to sobie myślę, że autor mógł mieć coś dobrego na myśli i że to jest po części prawda, natomiast wiele osób używa tego w niewłaściwy sposób i my często interpretujemy to właśnie w sposób, który nas krzywdzi. I już wam mówię, o co chodzi. Dla mnie przyjęcie matki do serca, czy rodzica do serca, to jest uznanie faktu, że był i był jaki był i zrobił nam, co zrobił. To jest dla mnie to przyjęcie do serca. Czyli ja przyjmuję moich rodziców takimi, jakimi byli, z tym wszystkim, co mi dali. A dali mi też na przykład wiele krzywd, wiele zranień. I teraz ja to przyjmuję w takim sensie, że ja otwieram się na to, co mi to robi i ja biorę za to odpowiedzialność i ja się teraz tym zajmuję. Czyli jeśli to mnie skrzywdziło, to ja z tą krzywdą pobędę i ja się nią zajmę. I jeśli mi czegoś tam też zabrakło, to ja się też tym zajmę, w sensie, że ja sobie teraz zbuduję wewnętrznego rodzica na przykład, który wypełni te luki po biologicznym rodzicu. Natomiast dla mnie to zupełnie, słuchajcie, nie jest o tym, że przyjęcie rodzica do serca oznacza kochanie go, przyjmowanie go w pełni, akceptowanie wszystkiego, co nam robił, na zasadzie godzenie się z tym. I może jeszcze bycie w kontakcie z tym rodzicem, nie? Rodzic przemocowy, toksyczny mega, krzywdzi nas, a my jeszcze mamy być z nim w kontakcie, bo my go przyjmujemy do serca. Nie, kochani, to w ogóle nie o to chodzi. Przyjęcie do serca to zaakceptowanie faktu, że był i jaki był.
I teraz ten fakt może nam naprawdę robić bardzo dużo krzywdy, bardzo dużo bólu, ale my bierzemy odpowiedzialność za ten ból. Dla mnie to jest o tym. Natomiast to zupełnie nie jest tak, że musisz mieć dobrą relację z rodzicem, że musisz w pełni tego rodzica kochać, że tam ma płynąć ta miłość. Nie, no bo znowu wracamy do jednego z poprzednich mitów. To jest relacja, w której są dwie strony i nie masz wpływu na wszystko. To będzie magiczne myślenie. Ja nie mam wpływu na to, jak zachowuje się druga strona, natomiast mam wpływ na siebie i mam obowiązek też chronić siebie, więc jeśli ktoś jest wobec mnie przemocowy na przykład, nieważne czy to jest mój sąsiad czy mój rodzic, to ja nie będę z tą osobą wchodzić w bliską relację, tak? No sorry, no to by było dopiero toksyczne. Więc uważajcie też, jak interpretujecie pewne rzeczy. I to jest właśnie ważne w tym, słuchajcie, bo dużo jest takich właśnie teorii, które jak się je pozna głębiej, jak się w nie wejdzie głębiej, to one mają sens, tylko tam jest cały kontekst właśnie. A my w dzisiejszym świecie lubimy szybkie rozwiązania, lubimy szybkie teorie. I coś czytamy, interpretujemy to na swój sposób i niesiemy to dalej i po czasie sobie zdajemy sprawę, że kurde, to jest krzywdzące, tak? Że to wywołuje w nas pełno różnych takich emocji, jakiejś takiej presji wewnętrznej. Więc zastanówcie się, tak jak spotykacie się z jakąś taką teorią, zastanówcie się, jak wy się z nią macie, co ona wam robi i postarajcie się też wejść głębiej w to, bo wiele z tych teorii ma swoje dobre strony, tylko właśnie musimy poznać kontekst, a niestety one są powielane w tym świecie pseudoduchowym jako takie, wiecie, takie szybkie, takie newsy, takie coś, takie prawa po prostu rzucane z rękawa, bez głębszego zastanowienia się, o co tam tak naprawdę chodzi. Więc zobacz, na ile twoje interpretowanie też pewnych przesłań, pewnych praw duchowych krzywdzi cię, a cię nie wspiera. No i powiedz też wyraźnie nie tym prawom, tym teoriom, które ciebie po prostu przekraczają, które są krzywdzące dla ciebie i dla innych. Słuchajcie, linki rozwijające te poszczególne tematy znajdziecie w opisie filmu. Jeśli macie ochotę, dzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami właśnie z różnymi takimi krzywdzącymi teoriami. Jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń, waszych też pomysłów na ten temat. Fajnie będzie zobaczyć tą wymianę naszą. Pozdrawiam was, kochani. Do zobaczenia.